Tworząc plakaty, w pewnym momencie się znudzimy, natomiast tworząc tryptyk, zdobywamy nowe doświadczenia. Witam w kolejnym odcinku i chciałem powiedzieć, że nie ma nic piękniejszego niż praca z iPadem, ponieważ z tym sprzętem można pracować wszędzie. Na wygodnej kanapie, mając iPad ze sobą, kładąc sobie wygodną poduszeczkę jako podkładkę. No i zobaczymy, co tym razem zrobimy. No, dzisiaj będziemy mówili o tryptyku. Tryptyk nie jest taką łatwą sprawą, ponieważ zrobienie tryptyku przede wszystkim opiera się na pomyśle. Z tryptykiem jest taka sytuacja, że można tworzyć różnego rodzaju obrazy, ale jeżeli jest fajny pomysł i on się potem tłumaczy, to sukces zapewniony. Ja chciałem wam pokazać na początku, czy coś kojarzycie, gdybyśmy zrobili tego typu zabawę, że mamy na przykład raz, potem mamy dwa i potem mamy trzy. Oczywiście flaga Francji. I tu chciałem powiedzieć, że pracując z Krzysztofem Kieślowskim, miałem przyjemność tworzyć plakaty do jego cyklu Trzy kolory, właśnie francuskiego cyklu kultowych filmów. Tak się złożyło, że mój plakat do Niebieskiego był ostatnim plakatem, jaki zrobiłem dla Krzysztofa, ponieważ już następne plakaty przejęli dystrybutorzy francuscy. Dlatego może dzisiaj chciałem pokazać, jak po wielu latach zrobiłem cykl Trzy kolory po swojemu w cyklu Kieślowski na nowo. Mamy flagę i teraz zobaczmy, jak pracujemy dalej. Jeżeli ktoś zna filmy, to pamięta i wie, o co chodziło. W plakacie do Niebieskiego pojawił się lizak, pęknięty, z profilem, nie będę opowiadał filmu. W plakacie do Białego pojawił się grzebień, tam jest taka piękna, cudowna scena, jak Zamachowski gra na grzebieniu. I w plakacie do Czerwonego mamy dwa profile ukryte w sylwetce psa. To jest grafika. Cały czas pracujemy właśnie w tryptyku, cały czas mamy te trzy elementy pracujące ze sobą. Widzimy, że tak naprawdę pracujemy tylko i wyłącznie trzema kolorami, czyli niebieski, biały, czerwony. One nawzajem się uzupełniają. Jaka była puenta tego tryptyku? Już proszę bardzo. Usuniemy najpierw kolorystykę. Tak to wygląda. Zniknął nam przy okazji biały, ale zaraz się to pojawi i mamy plakat do niebieskiego, plakat do białego i plakat do czerwonego. Myślę, że każdy z was będzie mógł próbować zrobić swój własny tryptyk. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Pomysł, zasada i najlepiej, żeby te wszystkie trzy elementy w plakatach, w tych trzech plakatach, które są częściami tryptyku, były spójne. Tak jak u mnie. Kolorystyka, sposób robienia i układ tych trzech projektów.